Dzień dobry, witam Państwa. Chciałbym oficjalnie potwierdzić, że z dniem dzisiejszym pierwszy zespół KGHM Zagłębie Lubin w tym sezonie będzie prowadził od dzisiaj Mariusz Lewandowski. W dniu wczorajszym decyzją zarządu został odwołany pan trener Piotr Stokowiec, także od dzisiaj nowy sztab pod wodzą Mariusza Lewandowskiego, który w dużej mierze będzie korzystał z pracowników pracujących w klubie, w akademii i też częściowo wykorzysta członków sztabu poprzedniego trenera Stokowca. W takim sztabie, w pewnym sensie tymczasowym, pojedziemy na najbliższy mecz do Kielc. W takim składzie sztabu będziemy też podejmowali zespół Brukbetu Termaliki w sobotę. Jeśli mają Państwo jakieś pytania do mnie lub też do naszego trenera, to służymy swoim czasem. Nie kierowaliśmy się względami kibicowskimi przy wyborze tego sztabu, natomiast chcieliśmy, żeby to były osoby, które najlepiej znają klub, zawodników, tak żeby ta wiedza o tych parametrach tych zawodników, o sposobie ich gry i też aktualnej formie była tak naprawdę bardzo aktualna, żeby nowy sztab, który wszedłby tak jakby nie znając tych zawodników, nie znając ich od środka, byłoby to dużo trudniejsze. W tym momencie, wykorzystując tak jakby swoich aktualnych pracowników, mamy szerszą wiedzę, która bardziej pomoże Mariuszowi Lewandowskiemu w tym, żeby podjąć jak najlepsze dla klubu decyzje kadrowe. Myślę, że to nie jest czas na myślenie, to jest czas na racjonalne działanie, tak żeby dać zespołowi odpowiednio mocny impuls do tego, żeby po tym ostatnich kilku kolejkach, w których ten smak zwycięstwa był dla nas, że tak powiem, nieznany, żeby ta atmosfera wewnętrzna jak najszybciej się odbudowała i żeby ta żądza zwycięstwa w tych piłkarzach narastała z każdym kolejnym meczem. Wiadomo, jutrzejszy mecz jest bardzo ciężki, gramy na wyjeździe, musimy odrobić stratę z pierwszego meczu, co też będzie miało pewnego rodzaju znaczenie, natomiast myślę, że jesteśmy gotowi do tego, żeby podjąć rękawice i powalczyć jeszcze o półfinał tych rozgrywek, a później w tych czterech meczach kończących tak jakby w tym roku rozgrywki w Lotto Ekstraklasie też będziemy starali się zdobyć jak największą liczbę punktów, żeby ta zima dla Zagłębia była jak najbardziej bezpieczna. Witam serdecznie wszystkich. Tak jak pan zauważył, no, Polską Ligę, w szczególności Zagłębie, znam bardzo dobrze i znam tych chłopców wszystkich, którzy tutaj, jak również ludzi, którzy pracują w klubie. Wywodzę się stąd, tutaj jestem wychowankiem tego klubu, także chciałem bardzo serdecznie podziękować za wiarę w to, że mogę pracować z tym zespołem i naprawdę jestem szczęśliwy i chciałbym swoją wiedzę przekazać tą, którą posiadam, temu zespołowi, jak również sztab, czyli ludzie, którzy współpracują tutaj w klubie. Mamy dużo do zrobienia, czasu jest mało, aczkolwiek uważam, że potencjał jest bardzo duży i jeszcze nie wszyscy wiedzą tak naprawdę, jaki mają potencjał i co mogą zrobić. Niektórzy te potencjały są po prostu schowane. Gdzieś tam schowane są głęboko w piłkarzach. Oni muszą się troszeczkę rozluźnić i wykrzesać maksimum z tego, co mogą zrobić. Nigdy nie ma pewności, czy jakakolwiek decyzja jest dobra, czy też zła przed jej podjęciem. Dopiero z perspektywy czasu będziemy mogli powiedzieć, czy to była zła decyzja, czy też dobra. Dlatego nie skupiałbym się dzisiaj na tym, czy to jest dobry moment, czy też zły. Skupiałbym się na tym, co jest tak jakby w przyszłości i to, jak klub, jak zarząd chciałby, żeby ten zespół wyglądał w najbliższych meczach. Najważniejszy jest ten impuls na te najbliższe 5 spotkań i później dobre przygotowanie się do rundy wiosennej. Także przed transferem jakiegokolwiek zawodnika zawsze jest znak zapytania. Ja pamiętam dokładnie moment, kiedy ściągaliśmy chociażby Kubę Świerczoka, czy też Bartka Pawłowskiego, czy Adama Matuszczyka. Opinie wielu mediów były takie, że ja jako prezes nie mam doświadczenia jako dyrektor sportowy. Okazało się, że chyba być może nie mam doświadczenia, tak jakby stażu pracy, natomiast być może mam ten feeling i liczę na to, że ten feeling utrzyma mi się również w perspektywie zatrudnienia właśnie Mariusza w roli pierwszego trenera. Ja naprawdę jestem przekonany, że dam sobie radę, mam swoją wizję. Ja już nieraz to, co prezes właśnie powiedział, ludzie, którzy się też pukali, gdzie wyjeżdżałem 15 lat temu na Ukrainę, też mówili, gdzie jedziesz, co robisz. Tak samo mam teraz dużo opinii takich, dlaczego tak. Powiem tak, lubię ciężkie wyzwania, zawsze trzeba kiedyś coś zaczynać i ja lubię po prostu wyzwania przekazać swoją wiedzę zawodnikom, którą posiadam i czuję, że to jest nowy etap, nowy rozdział w moim życiu, który będzie
kontynuacją tego, co się zaczęło jako piłkarz, a teraz jako trener. Michał Łus, Przegląd Sportowy, też do pana trenera. To jest pierwsza praca w roli trenera, natomiast czy Zagłębie to była pierwsza propozycja? Czy może było tak, że jak pan chyba w lutym zrobił licencję UEFA Pro, to ktoś już gdzieś coś proponował, a może byś spróbował? Nie lubię słów a może. Jeżeli są konkrety, to jest konkretna rozmowa. Konkretna rozmowa tylko i wyłącznie z sobą. Pomysł mam. Oczywiście czasu jest mało. Chcemy jak najszybciej dotrzeć do zawodników, co od nich oczekuję. Mam nadzieję, że w tak krótkim okresie czasu troszeczkę zrozumią i będą efekty po prostu widoczne. Powiem tak, Mariusz był pierwszym wyborem i cieszę się, że pierwsza opcja weszła do fazy realizacji i że nie było tak jakby przeskakiwania przez każde kolejne, że tak powiem, postacie, które były brane pod uwagę. Istnieje taka ewentualność, że nowi zawodnicy dostaną szansę. Wiadomo, że to jest piłka i ja nie będę się nigdy opierał na grze 11 zawodników. Jeżeli w całym składzie jest 20-25 zawodników, każdemu daję szansę, każdemu ufam i każdy musi to czuć, że jest potrzebny drużynie. Ja taką metodę wyznaję i tego się będę trzymał. Wszyscy sobie dodajemy jakieś cele, jakieś wytyczne założenia noworoczne, postanowienia, czy tak jak teraz mamy tutaj, siedzimy. Ja jestem maksymalistą i dla mnie najważniejszy mecz to jest najważniejszy mecz, ten najbliższy i do tego się przygotowuję. Także każdy najważniejszy mecz to jest ten najbliższy. Mi się wydaje, że każdy zawodnik sam powinien sobie zadać pytanie, co on chce zrobić dla zespołu, dla klubu, dla samego siebie i ja będę rozmawiał na pewno dużo z zawodnikami, żeby wiedzieli tak naprawdę, co to jest gra w piłkę, jakie można osiągnąć sukcesy poprzez granie, jakie są możliwości. Także świat się nie kończy na Zagłębiu każdego znanego zawodnika, danego, który jest tutaj w tym klubie. On musi sobie stawiać zawsze najwyższe cele. Granie w reprezentacji, czy wyjazd do jakiegoś dobrego zagranicznego klubu. I tak to jest skonstruowane, że każdy ma jakieś cele, ale te cele trzeba mieć po prostu jak najwyższe. Nie zachwystać się tym po prostu, co się ma, a dalej iść. Przyjdą następni młodzi, następni muszą mieć to samo. Moja taka metoda będzie.